może być mocny, bo mówimy o 30-90% zadłużenia, czyli mamy jeszcze ten zapas ustawowy, mówimy o artykule 233 ustawy o finansach publicznych, czyli o możliwości, że tak powiem, płynności tego samorządu. I tutaj jest z tym troszkę gorzej, są te dzisiejsze problemy i ograniczenia choćby w zatrudnieniach, oszczędności w dużych szkołach. To jest takie pogłosie, dlatego tutaj należy podziękować Państwa nowej rady, którzy ze zrozumieniem podchodzą do tego budżetu.